pan przedsiębiorcą, ale przede wszystkim aktorem. Co szczególnie, jakie tematy interesują pana tu na forum w Krynicy? Mnie interesują bardzo tematy, które dotyczą w ogóle ludzi, dlatego że ja pracuję z widownią, robię swój teatr, robię dla widowni, w związku z czym los ludzi, a także ich los ekonomiczny oraz rozwój ich duszy, to są tematy, które są dla mnie bardzo istotne. I co pana niepokoi? Co tu się dzieje niedobrego? Niepokoi mnie to, o czym na początku mówili panowie, paneliści, o niepokojach w ogóle, jakie są w Europie, prawda? O tym, że Unia Europejska powinna być, jeszcze raz powinna się na to spojrzeć, na to zjawisko niewątpliwie korzystne i wspaniałe. Natomiast sami widzimy, że jest bardzo wiele teraz rzeczy naprawdę niepokojących. To, co się dzieje w Europie w tej chwili, może napawać niepokojem, a dla mnie to jest bardzo istotne. Panie prezesie, czy to jest sukces lobby bankowego, to w jaki sposób prezydent potraktował ustawę o frankowiczach? Myślę, że kiedy opada taki kurz kolejnych kilku kampanii wyborczych i kiedy odpowiadające za stabilność społeczną i gospodarczą instytucje i osoby mają czas, żeby przeanalizować różne aspekty związane z tak poważnym zagadnieniem, no to dokonywane są wybory w poczuciu pewnego sensowności społecznej i ekonomicznej, ale także w poczuciu odpowiedzialności za stabilność finansową państwa decyzje. I dlatego ta propozycja postępowania, jaka została zaproponowana przez kancelarię pana prezydenta, jak i pana prezesa Narodowego Banku Polskiego, wydaje się być po prostu taką próbą szukania rozsądnego wyjścia, bowiem przede wszystkim wszyscy klienci, którzy mają jakieś problemy związane ewentualnie z obsługą kredytów mieszkaniowych, czy to walutowych, czy to złotowych, w pierwszej kolejności powinni próbować rozwiązywać te problemy w relacjach bilateralnych. Chodzi o to, żeby nie powstawały rozwiązania niesprawiedliwe, krzywdzące, żeby pomoc dla jednych odbywała się kosztem na przykład kredytobiorców złotowych lub żeby ta pomoc była skierowana w niewłaściwym kierunku. Małe i średnie przedsiębiorstwa pełnią niezwykle ważną rolę w planie Morawieckiego. Czy to jest realna rola i czy rzeczywiście zasłużona to rola? Znaczy, na pewno jest zasłużona rola, no bo małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i w większości krajów zachodnich wytwarzają większość PKB, zatrudniają większość ludzi i są takim motorem, które rozwijają gospodarkę, najszybciej reagują na wszelkie trendy, bo są najbardziej mobilne. Na polskie MSP, no to w ogóle wojnę atomową przetrwają Karaluchy, Maryla Rodowicz i polskie MSP. Także jesteśmy bardzo silni i wierzę, że to się stanie. Jeżeli nam się zdejmie pęta z papieru kancelaryjnego, no to już w ogóle możemy podbić świat. Jak pan ocenia dziś koniunkturę na sponsoring sportowy w Polsce? Myślę, że sport bardzo się mocno rozwija, są dobre wyniki i myślę, że sponsorzy zauważają to, że sport, poprzez sport można się wypromować, zbudować swój wizerunek, swoją markę i doceniają tą wartość, że nie chodzi się po prośbie, że ktoś da jakieś pieniądze na jakieś wydarzenie czy na jakiś klub, ale po prostu firmy, które chcą się wypromować i pokazać, wybierają sport jako doskonałe narzędzie, żeby właśnie wypromować, zbudować swój wizerunek, wypromować swoją markę. To się bardzo, bardzo u nas poprawia i myślę, że z roku na rok będzie coraz lepiej. Czy ta bieżąca sytuacja w Polsce sprzyja temu, jak pan to widzi? Na pewno tak, na pewno też sytuacja w sporcie, bo widzimy, że fantastyczne wyniki polskich sportowców, czy to gry zespołowe, czy indywidualne wyniki. Akurat tutaj mówię o kolarstwie, gdzie też bardzo, bardzo się mocno rozwija. Jak są wyniki, jak są media, no to automatycznie garną się sponsorzy do tego, żeby się pokazać w danej dyscyplinie, wspomóc tą dyscyplinę sportu, no i później mieć korzystne korzyści z tego.
prawo sprzedawać swoje produkty tam, gdzie chce i po ile chce. To jest artykuł pierwszy. Artykuł drugi, że ponosi pełną odpowiedzialność za jakość. I artykuł trzeci, ustawa wchodzi z dniem ogłoszenia. Trzy artykuły proste, zwierzę i byśmy mieli zielone ryneczki i tu wszystko pięknie było. A niestety jest inaczej. To prawda.